Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i od jakiegoś czasu rozpocząłem nagrania takiego cyklu na temat warowni demonicznych, zatytułowanego Demony burzące. I mamy dzisiaj kolejny odcinek tego cyklu. Mówię teraz o warowniach bałwochwalstwa. Jest to 24 z kolei odcinek. Mamy dzisiaj do omówienia piątą z warowni bałwochwalstwa, warownię chciwości, inaczej mamona. Spójrzmy w Kolosan, list do Kolosan 3:5 i tutaj mamy napisane tak: umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. I tutaj po wyliczeniu przez Pawła różnych rzeczy, Paweł dochodzi do chciwości, którą też nazywa Paweł bałwochwalstwem. Więc widzimy, że chciwość jest bałwochwalstwem. Czym jest chciwość? Chciwość to, przyjaciele, to nic innego w zasadzie jak chorobliwa chęć posiadania czegoś. Chciwość to skompensowanie pragnień miłości własnej, tak naprawdę, czyli egoistycznej, ziemskiej miłości. Chciwość to praktyczny egoizm, czyli egoizm w praktyce. Chciwość, przyjaciele, to mieć zamiast być. Chciwość to dalej to dalej jest dostawać zamiast dawać. To jest chciwość. Jakie są główne symptomy warowni chciwości? Po pierwsze, jest to szereg psychofizycznych manifestacji posiadania, czyli chwalenie się tym, co się posiada. To jest właśnie na samym początku. Chwalenie się tym, co się posiada. Pierwszy symptom działania warowni chciwości, czyli mamona. Drugi symptom to przywiązywanie dużej wagi do dóbr materialnych lub zasobów wiedzy. Po trzecie, trzeci symptom to dostrzegalna niechęć do kontaktów z ludźmi, którzy mniej posiadają, zarówno w sferze materialnej, jak i w sferze wiedzy. Czwarty symptom to skąpstwo, nazywane również oszczędnością. Praktycznie jednak będące niczym innym jak lękiem przed stratą. Skąpstwo to jest wynik niechęci, to jest jakby niechęć dawania, czego podstawą jest lęk przed stratą. To się nazywa oszczędność. Oszczędność jest czymś innym. Oszczędność jest taka normalna, zdrowa oszczędność. Ona polega na tym, że my gromadzimy jakieś środki, które są środkami ponad nasze potrzeby, aby je dobrze zagospodarować, ale zawsze przyświeca temu ta podstawowa miłosna myśl pod tytułem, żeby dawać i budować. Prawda? A tutaj mamy czwarty symptom, skąpstwo. Czyli praktyczny, czy w praktyce lęk, niedawanie z uwagi na lęk przed stratą. Piąty symptom to chorobliwy stan dyskomfortu psychicznego wynikający z braku jakiegoś materialnego czy też umysłowego dobra. Szósty symptom to odczucia poniżenia będące wynikiem braku posiadania.
Siódmy symptom to manifestowanie własnego znaczenia z uwagi na posiadanie określonego dobra, czy to materialnego, czy też jakiegoś zasobu duszy. Ósmy symptom to uzależnienie własnego poczucia bezpieczeństwa od posiadania określonego dobra. Dziewiąty symptom to gloryfikacja własnych potrzeb. Dziesiąty symptom to niechęć dzielenia się dobrami z innymi ludźmi. Jedenasty symptom to koncentracja życia wokół zdobywania dóbr materialnych lub też zasobów wiedzy. I dwunasty symptom to zanik tak zwanych uczuć wyższych w konfrontacji z dobrami materialnymi. Jeżeli w życiu jakiegoś człowieka występuje ponad połowa wyżej wymienionych symptomów, to na pewno jest w jego duszy warownia chciwości, czyli mamon. Jakie mamy główne demony zasiedlające tą warownię? Po pierwsze, trzy główne duchy to lęk, następnie kłamstwo, następnie złodziejstwo. Następnie to duch mozołu, czyli demon, który odpowiada za wszelką formę pracoholizmu i uporczywego, bezwzględnego i wyczerpującego zdobywania bogactw. Następnie to demon oziębłości, następnie duch morderstwa, następnie demon wojny, następnie demon ciemności, następnie duch pychy, czyli niezależności od Boga, następnie duch buntu i demon nieposłuszeństwa. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili teraz, przyjaciele, przeciwko demonicznym siłom chciwości. Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa, że Ty dałeś nam władzę, aby deptać po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela i obiecałeś, że nic nam nie będzie. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad każdą demoniczną warownią chciwości. Nad każdą demoniczną warownią, która została zbudowana na chciwości. Ojcze, my w imieniu Jezusa przeklinamy te warownie u tych ludzi, którzy zgadzają się teraz w modlitwie ze mną i nie chcą tego w swoim życiu. Ojcze, niech to zostanie rozbite i wykorzenione. W imieniu Jezusa. Amen.